Naszym pomysłem było połączenie klasycznego malarstwa ze sztuką nowych mediów. Pierwszą warstwą naszego projektu jest obraz namalowany przez Patrycję. Czyli... Tak, jest to mój obraz, właściwie podmalówka, namalowany farbami olejnymi na płótnie. Tak, a drugą warstwą projektu Second Stroke jest 3D Projection Mapping, przygotowany przeze mnie w środowisku programowania graficznego, tworząc drugą warstwę, która jest tak naprawdę warstwą światła. Użyliśmy prostych kształtów geometrycznych i odcieni szarości, aby nie zmieniać naturalnych barw i kształtu elementów, które są zawarte w obrazie. Odbiorca nie zobaczy drugiej warstwy, dopóki nie zaangażuje się w kreowanie tego obrazu i nie wejdzie w interakcję. I nie wejdzie w interakcję z nim poprzez kamerę Kinect, którą chcemy dosyć skrzętnie zamaskować, tak aby samo wciągnięcie widza w tą interakcję było dosyć intuicyjne. Wystarczy wyciągnąć dłoń i przesunąć, aby to, co pojawi się na drugiej warstwie, zaskoczyło go i zachęciło do dalszej eksploracji. Nasz projekt wideo mappingowy wyróżnia pełna interaktywność. Wszystkie obiekty i wszystko to, co dzieje się i jest wyświetlane przez projektor, jest w czasie rzeczywistym, więc każdy ruch, który odbiorca wykona, może być inny, poprzez co odkryje inną przestrzeń, inne obiekty, zaciekawi go coś, czego nie widział wcześniej. Nieodłącznym elementem wideomappingu jest dźwięk, dlatego chcielibyśmy, aby nasze projekcje były uzupełnione przez jakieś tło muzyczne. Tak, każdy z elementów, który pojawi się na obrazie i zostanie odkryty przez odbiorcę, jest audioaktywny, więc będzie błyskał i migał dokładnie tak, jak mu zagramy. Przez to, że ta kamienica jest stara i zniszczona, myślę, że jest takim polem do popisu, jeżeli chodzi o odbudowanie jej. A naszym pomysłem jest odbudowanie jej światłem, mappingiem.